Więc te linie, no powiedzmy, że coś widać, będziemy starali się mocno jedziemy pomagać. Krótkie kopnięcie. Krótkie kopnięcie. Piłkę przejął zawodnik, który nominalnie nie jest przeznaczony do tego typu akcji z numerem. W koledżu. Pierwszy snap, no, próba akcji badaniowej. Utrzymała linia, no indywidualny bieg Janka. Jest ależ już pierwsza to jest dobra próba. Akcja już. Bardzo dobra. Przeszło akcja. 20 yardów zaliczone w tej pierwszej próbie. Tak, i jakoś tak nieśmiało miałem wrażenie, grała defensywa. Dał się poznać z bardzo dobrej strony w ubiegłym sezonie. O, piłka wyjęta z rąk. Dalekie próba dalekiego podania. Ale... za dalekie. Przechwyt mamy Eagles przechwyt. Natychmiast. Ależ wejście w mecz. Numer 23 za Podzimek. Długa akcja powrotna. Ach, zatrzymany ależ otworzył. No. Maksima Meniaszoła. Nie była ani otwarta, aż... strasznie przerzucona piłka. Fatalnie to wyglądało. A czekał tam na piłkę Jędrzej Kubica, gdyby ona była ciut krótsza. Się urwie, no to spodziewałbym się, że tam pośle piłkę Jan Wawrzyniak. Zobaczmy, tutaj Furkan też sobie był w motion. Ucieka na zewnątrz i trochę... coraz mniej czasu Wawrzyniak atakowany. Piłka złapana, ale ten... no Poneta właśnie. Pełne przeciwieństwo z trenera z poprzedniego sezonu. Dorian Campbell ma czas. Znowu próba dalekiego rzutu i ta piłka jest złapana! Krzysiek Andrukonis. Czy ta piłka jest w strefie końcowej? Jeszcze nie. Jeszcze nie ma przełożenia, ale już jest bardzo blisko. No tutaj będziemy mógł torować ścieżkę. Nie, próba podania. Bardzo ładny Janek Omelańczuk. Jeśli ktoś zagrał Janka Omelańczuka w PFL Fantasy, to ja właśnie zdobył swoje pierwsze punkty. Brawo. Nie wypada. Tak, wy chyba nie możecie w ogóle brać udziału w takich zabawach. Ładnie. Bardzo ładnie tutaj Janek. No to są pewne ręce. To w tej chwili uczynił 6-0. Dominik Szymański podwyższa. Rutynowa. Powinno być standardowo. A formacja ofensywna jakoś się zgrywa ze sobą. Tak, jest mnóstwo nowych zawodników. Teraz Janek sam z piłką. A to jest design run, tak jest, to było zaplanowane. I całkiem fajne bloki. Pierwsza... jeszcze na nogach? Jest pierwsza próba. No to, tak, to ciekawie lepiej się ogląda. Kolejna próba akcji podaniowej. Złapana piłka z numerem 2. Jędrzej Kubica. Jędrzej Kubica, tak jest. Piłka w środek, dużo miejsca. Nie wiem, co dzisiaj robi defensywa Eagles. To jest. Akcja, ale mięciutka piłka. Podanie Campbella, ale jest. Krzysiek Andrukonis. Czyżby? Nie ma touchdownu chyba. Zabrakło chyba z yarda w tym meczu. No i w drugiej kwarcie wygląda całkiem nieźle indywidualnie. I Torin Campbell. To czyżby? Tak, jeszcze. To musi być przyłożenie. Spójrzmy na decyzję sędziów. Zobaczmy na sygnalizację sędziów. W bramce, a jednak Artur Czarnik. Fake. Nic z tego nie będzie. Łukasz Rylski, bardzo ładnie tutaj powstrzymany. No i powiedziałem, że będzie 14-0. Furka na Tani Verdiego. Tutaj on gra tak blisko. Dokładnie, cofnął się, czyżby screen. Nie, daleka piłka, długie podanie. Aj. No i przechwyt, ależ to było niefortunne, nieprzemyślane. Avalumaru. Nie, to jest Avalumaru? Tak. Nie, z ósemką to Douglas James. O. Jest łatwiej, tak jest. Ósemką możemy pomarujesz przed mikrofonami. Teraz jest ależ czas. Simur złapał Saka. Czyżby, tak, czyżby wreszcie udane podanie? Mateusz złapana Poneta. Piłka. Patrzmy na sędziego. Tak touchdown, jest, przyłożenie. No, 30 parę yardów, spokojnie tutaj było. Ale Eagles teraz brawa dla Szakifa Simura. Trochę było z tego niedolotu, to prawda. Tak, ale... ta piłka też nie miała takiej rotacji. No, taki kartofel trochę. No, ale Mateusz Poneta to... piłkę to... i mamy 13-7. Tak jest, frajer, bo przegrałeś i tyle, no. No dokładnie, ten świat futbolowy. Tym bardziej, że zawodnicy... ależ piłka! Ale przechwyt! Znowu Przemysł Podzimek. 23, tak jest. No i czyżby miał być z tego tackle, prawie? Cóż to był za tak? 57, Dominik Zielewski. No ile można? Szakir Simur środkiem? Na nie. Lewo. Urwał jest środkiem. Się, jest tak. Będzie przyłożenie. No... jednak 14, bo raz pierwszy jeszcze, nie zapraszyłem. Jeszcze nie. 13. Mamy remis, na razie mamy remis. To jest... udało się. Filip Twardowski. I chyba mamy 14-13. Tak spójrzmy jest. Jeszcze, bo z naszej... sygnalizacja tak jest. Dopamiętam, sędziowałem taki mecz. Ale tutaj przestrzelony też tackle, bardzo fajnie, 59 po stronie Mets. Gdyby mu się to udało, no to ta akcja byłaby zabita w zarodku, no, Adam Izydorczyk. Ja w pierwszej chwili patrzę, mówię, oj, koniec. Tam może pomiział flagę tym, co zauważył, no. Znowu próba biegu środkiem, ale otworzyła się fajna dziura tutaj. O, gdzie na zewnątrz i to jest ten Szakif Sejmu, którego chcieliśmy widzieć. Tego oczekiwałem od samego początku. Zimno nie jest przyzwyczajony. Zobaczmy dziurę w linii ofensywnej, jak się otworzyło. Aha, świetnie poszło. Ekstra to było. Sama się nie otworzyła, ktoś mi pomógł, tak jest. To prawda. No ale to już jest specyfika ofensywnych liniowych, nikt ich nie zauważył. Z lewej trips, z prawej jeden. Tak jest, będzie rzut. Czwarta próba.
Ryzykownie, no i... Ważniak ma czas, ale czy biegnie się dobrym ustępem? Tak! Ależ! I no mamy pierwszą i próbę, no pierwsza brawo! Pierwsza próba, bardzo ładna. No zobaczmy. Snapy dzisiaj. Spokojnie. Dobry snap, dobry hold. Chyba dotknięta ta piłka. Spójrzmy na gesty sędziów. Piłka była dotknięta. Udane kopnięcie. Leciał na niego zawodnik defensywy, może za daleko, za bardzo machnął ręką. Szaki w środkiem i... Szaki w środkiem. Środkiem i ucieka na zewnątrz. Do zewnątrz, do środka. No teraz... całkiem. O mój Boże. Tak jak chwaliliśmy tutaj taklowanie dzisiaj, tak... Zobaczmy jeszcze raz, ale tutaj tak, na zewnątrz sobie... Znalazł miejsce. Ile tych mistakli było? Jeden. Ściął do środka i tutaj zaraz będzie tak. Tutaj duża szybkość. O mój Boże. Drugi głową. Trzeci, czwarty, piąty. No piąty zawodnik odbiera tak, ale... gol. Będziemy mieć taką przewagi. Spokojny snap, piłka. Dobry snap, no troszkę dziwna rotacja, ale trafione. Tak jest. Trafione. Mamy pola punktowego. Tym razem. Bez problemów. Ładny punt, jak ładny, na polską daleki. Ligę, jak na ten mecz, ładny punt. Tak, tak, odległy, bardzo mocno odsunął, ale... O, potężny punt. No i mamy, ale jest akcja powrotna i nie wiem, czy te krótkie punty nie okazywałyby się lepsze, bo... O, proszę, rozpędza się awal umaru. I wrócił na swoją połowę. A, jest flaga, coś tam, jakieś tam pierwsza dla mecz. Pierwsza dla mecz, ale można tą opinię o Szakifie znaleźć w internecie. Ależ akcja! I czyżby to był touchdown Omelańczuk? Jego nogi przeciwko nogom defensorów i gest niewypchnięty. Nie, wybieg, ale powiedziałem, że żeby się na nich nie zemściło, że nawet nie zagrają, jest touchdown. Janek Omelańczuk. 20 do 19 oczywiście. Wygląda na udane, czyli mamy remis. Błąd przede wszystkim w wyborze zagrywki. Tak, to prawda. Błąd Szakifa, błąd Awala Umaru i... I mamy przyłożenie. No, druga i 10. Rzut, no, tak jest. Będzie rzut, jest strzał. Dobkowski! Ależ on to zrobił. No i mamy... 20 jak to do 26. Być, że Eagles pierwszy mecz mogą wygrać w historii tych meczów derbowych? Jego połowa, ewidentnie. Tak, jak najbardziej. Ten jeden błąd chyba ale mu tutaj, siedział. No, jakby to do niego było. Jakby to piłka była do niego kierowana. Ale zobacz, czekał kort. I cyk. Ba, no fantastyczne. Myślę, że mam highlight jak, kolejki. No, jak to lubią mówić komentatorzy w NFL, patrzył w oczy rozgrywającego. Wiedział, gdzie rzucić. Właśnie pojedyncze decyzje potrafią całkowicie zmienić obraz. Podwyższone, tak, skutecznie. Na udane. 27. Przecież nie jest taki w swoim środkiem, no na Boga. No nie, już teraz jest czas, mało czasu. Adam Izydorczyk. Co za końcówka Adama. Skrzydłowy, który nie ma piłek, jest nieistotny. Naprawdę wielka rola, czy właśnie Kubackiego, czy i Janek Wawrzyniak indywidualnie. Bardzo ładny bieg. No już tam niewiele brakuje w polu punktowym. A teraz już klękamy. Już tak, zostało. Już jest końcówka czasu. Palimy czas. I to jest koniec meczu. Warsaw Mets wygrywają 9. derby Warszawy. Po raz trzeci pokonują Warsaw Eagles.